How doing big time to Dziki Chili the Man! Dzisiaj będziemy robić bułki do hamburgerów. Sprawa bardzo skomplikowana, uważam, że trudna, niełatwa. Wychodzą, ale wyjść mogą bardzo różnie. Dzisiaj postaram się osiągnąć styl, żeby były miękkie. Przede wszystkim big time! Normalnie na tą ilość mąki, wody, innych składników jechałbym, ja wiem, około maksymalnie 20 gram drożdży. Tutaj mam odmierzone 35, możecie dać 30, 35 gram świeżych drożdży ląduje w misce. Standardowo cukier, ja wiem, łyżeczka, dwie łyżeczki, wchodzi. Ciepła woda, letnia woda, 220 gram, może być mniej, ponieważ jeszcze później będą inne wodniste składniki. Na razie szybko mieszam, żeby drożdże rozpuściły się w wodzie, razem pracując pięknie z panem cukrem. Dosypuję trochę mąki, nie za dużo, ok? Jeszcze trochę, tyle, ok? I robię tak, jakby ja wiem, nie można tego nazwać zaczynem, ale taką mieszankę. Jeszcze trochę dosypuję, gęstość, zaraz zobaczymy, jaka będzie. Wiem, gęstość, taki naleśnik. Nie mówię, ile gram mąki, bo z mąką pracujemy na bieżąco, także nie będzie wiadomo do końca. Zostawiam to ciasto, żeby odczekało, ja wiem, 15-20 minut. Big time, później będę powracał i będziemy działali dalej. Alright! Uwaga. Przeszło, przeszło. Bawimy się dalej z bułkami na hamburgery. Proszę zobaczyć, jak to wyrosło. Ja trochę to przytłumiłem, rozwaliłem powietrze mieszadełkiem i dosypujemy mąkę. Dobra. Daję teraz jedno rozbełtane jajko całe. Wchodzi olej, ja wiem, łyżkę, półtora, może nawet dwie. Teraz wchodzi sól, dość dużo, łyżeczka, może nawet dwie. Te bułki nie mogą być nijakie! Big time! I teraz wchodzi mleko. Gdzieś tyle. Mieszam, mieszam. To zaczyna być coraz bardziej trudne. Ale jeszcze odrobinkę przepracuję tutaj. Zaczynamy dosypywać mąkę. Tyle. Mieszamy sobie łyżką. Teraz to jest dosyć trudne, bo pracujemy na tak zwanym skraju wytrzymałości nerwowej. Dodać mąkę łatwiej o wiele, ale nie możemy. To się cały czas musi kleić, to się cały czas musi jakby żyć, walczyć. Łapki będą klejące, tak jak to oczywiście później to zejdzie. Natomiast ostrożnie z mąką, bo to ciasto musi być mega elastyczne. Trochę na łapkę i działamy. Cały czas to żyje. Cały czas ostrożnie z mąką. Teraz sobie już to wysypię i będę działał na blacie. To nie jest pizza, to jest coś innego. Delikatnie pracuję, chociaż naciskam. Kocham to ciasto, wiem, że się klei, wiem, że jest trudne, ale mam dużo cierpliwości. Ono się cały czas przykleja, jest bardzo trudne, ale cały czas ostrożnie z tą mąką. Podbieram od spodu, działam, łapy nadal klejące, ale jestem cierpliwy. Dosypujemy jeszcze odrobinę mąki. Tutaj widzicie, powinien mieć taką silikonową szufelkę, żebym to szybko sobie zabierał, podbierał, jak zawodowcy. Pracujemy nad ciastem, ja wiem, 15-20 minut. Czym dłużej, tym tak naprawdę lepiej. Oczywiście do granic jakiegoś tam zdrowego rozsądku. Ciasto już zaczyna się formować, jest fajniejsze. Natomiast cały czas tutaj się klei. Jest dobre. Elastyka. Umówmy się, że ja nie jestem specjalistą od pieczenia bułek hamburgerowych, zapewne wy też nie. Ale czemu nie spróbować? Podbieramy, podchodzimy od dołu i szybko to modelujemy, ściskamy
rozciągamy ten gluten. Zapewne pamiętacie, jak chodziła pizza, która, umówmy się, była o wiele bardziej łatwa. Patrzcie, jak to się fajnie rozciąga, jak to cudownie pracuje. Zobaczymy, jak wyjdzie. Gadać można dużo, a później różnie bywa. Miska, proszę Państwa, olej, delikatnie, nie za dużo, pyk, żeby się nie przyklejało. I ciasto, ono żyje, ono jest super miękkie, nawet do 2 godzin może sobie leżakować. Naoliwiam z jednej, z drugiej strony, bo ono jest super miękkie i później będzie się mega przyklejać. Dobra? To ciasto nawet bez przykrycia zaczyna mocno pracować, mocno rosnąć, więc przykrywam godzina do nawet 2. Proszę Państwa, więcej nawet niż 2 godziny minęły i tak oto wygląda ciasto. Czyż nie jest cudowne? Dobra, i wychodzi ciasto, jest wspaniałe, jest ciągnące się. Teraz trzeba zacząć to, można powiedzieć, dzielić na bułeczki. Ja akurat jestem trochę nie do końca standardowy, one będą różnej wielkości i różnych kształtów. Państwa, postaramy się zrobić tak, 2 duże buły, takie płaskie, takie jak ta. Uwaga, nakładamy pierwszą, coś takiego, raz, wchodzi druga, też będzie spora, trzecia taka malutka, czwarta malutka. Patrzcie, jak się rozciąga, zrobimy takiego jakby, można powiedzieć, trochę hot doga. Trochę taką podłużną. Co? Parówę? Takiego palucha. O, on się wyciąga. Będzie super ładny. I kładziemy. Zakrywam, proszę Państwa, jeszcze na 1/2 godziny. Dobra, jesteśmy z powrotem. Podnosimy kotarę. Bułeczki wspaniale wyrosły. Rozszczepane jajko, proszę Państwa. Jedno. Odrobina dosłownie mleka. Będziemy smarować. Smarujemy. Tak nie za dużo, ale to musi złapać nawet tutaj na tych samych kantach, bo ten kolor jajkowy będzie później złapany. Podłużna bułęcja. Te mniejsze. Tutaj mam zwykły sezam. Tu i tu. Dobra, jest ok. Proszę Państwa, 15 minut ustawione grzanie tylko z góry. Środek będzie wkładany. Temperatura około 190-200 stopni. Ja będę później się bawił, czyli jeszcze w trakcie pieczenia dorzucę grzanie z dołu. Zamykam. Zadziałajcie może tak, że od początku lecicie góra-dół. Ten piekarnik u mnie za bardzo przypieka mi dół, także nie chcę tego. Dlatego zaczynam z samą górą, ale po jakimś czasie, wiem, 10 minut do końca, zmieniam na góra-dół, żeby też dół dostał trochę tempa, trochę ostrości, trochę koloru, trochę ciepła, bo to jest bardzo ważny big time. Czas minął około, wiem, 16-17 minut i uwaga, wychodzimy. Tak wyglądają bułeczki. Tak, proszę Państwa, wyglądają nasze piękne bułeczki. Mam nadzieję, że będą miękkie w środku. To jest najważniejsze, jeśli chodzi o te właśnie buły hamburgerowe. One często fajnie wyglądają, ale później różnie bywa z tym właśnie, z tą elastycznością. Bardzo proszę, tak wyglądają. One już trochę ostygły. Rozdzielam. To jest coś pięknego. Naciskam.
tutaj też mogę sobie rozdzielić. O co chodzi? Chodzi o to, żeby ją naciskać i ona oddaje. Ona idzie w dół, jest mięciutka, ani się nie łamie, ani się nie kruszy, ani się nie rozpada. To jest sztuka. Chodzi o to, że one mają oddać, gnieciemy, są miękkie. Nie rozpadają się, nie kruszą się. Tutaj ten komin, czyli top, on jest też bardzo podatny na dotyk. Nic mu się nie dzieje, te są inne, ale też można się nimi dobrze bawić. I zakładam, że pozostaną takie miękkie, taka bardziej hot dogowa, czyli na wielką kiełbasę też fajnie się może przydać. Lecimy z tymi dwiema. I coś takiego. Miękka, zimna, jeszcze ją za chwilę podpiekę. Wchodzi bułeczka. Pierwszy hamburger mayo z anchoa. Cudowny burger. Patrzcie, tak właśnie wygląda hamburger z domową bułą. Jest cudowny. I ta buła jest miękka, ona się nie rozpadnie. Ciach. Pierwszy. Zamykamy. Oj, trochę na odwrót wyszło. Czyli odwrócimy go. Wspaniała prezentacja dla moich fanów. Bułki hamburgerowe. Pokazałem, jak się robi. Big time. Sprawdzamy bułka, to wszystko trzyma, jest dobra. Coś takiego. Myślę, że jest ok. I drugi. Bum! Jest dobrze. Bułeczka mięciutka. Uwaga, jak to smakuje. Ale dobra. How you doing? Yeah.